Hi, ja hela Ola. Cześć, mam na imię Ola i witam Was na kanale Duński z Cynamonem. W tym odcinku powiem Wam, dlaczego warto uczyć się języka duńskiego. Nie zabraknie też tematu zarobków w Danii oraz pracy w Polsce z językiem duńskim. Zaczynamy! Wielu Polaków mieszkających w Danii jest takiego zdania, że po co mi duński, nie warto się go uczyć, jest taki trudny i po co tracić czas, skoro większość Duńczyków mówi po angielsku? No i tak, Duńczycy mówią dobrze po angielsku, ale jeżeli znacie język duński, to przede wszystkim czujecie się lepiej. I właśnie dobre samopoczucie jest mega ważne. Nawet jeżeli przyjechaliście do Danii tylko po to, żeby pracować i zarabiać kasę, to dzień nie kończy się tylko na pracy, bo czasami trzeba pójść do sklepu. Czasami jedziemy sobie autobusem i kierowca powie jakiś komunikat, tylko po duńsku. Mamy sąsiadów, mamy znajomych, chcemy sobie pójść do kina czasem. W każdej z tych sytuacji znajomość duńskiego zwiększa naszą pewność siebie, sprawia, że czujemy się lepiej. I nawet jeżeli rozumiemy, co tam się dzieje dookoła nas, wyłapujemy jakieś słówka z rozmów ludzi, których gdzieś tam mijamy, jest to po prostu dla nas bardziej komfortowe. Także pamiętajcie, że nie tylko praca, ale również taki komfort psychiczny po prostu jest mega ważny. No ale jeżeli właśnie chodzi o pracę, to był Janusz, nie wiem czy słyszeliście jak się wierci. Jeżeli chodzi o pracę, to zwiększa, oczywiście znajomość duńskiego zwiększa nasze szanse na duńskim rynku pracy. I ja wiem, że wielu z Was pomyśli sobie, że jeżeli pracuję fizycznie, gdzieś tam pracuję na magazynie czy sprzątam, no to po co mi duński? Słuchajcie, prędzej czy później ten język Wam się przyda. Jeżeli na przykład stoi przed Wami jakaś fajna opcja awansu, jeżeli macie zarządzać jakimiś ludźmi, innymi pracownikami, no to tutaj duński się przydaje i na pewno Wasz pracodawca zwróci na to uwagę. A poza tym praca wiąże się też przecież z jakimiś kontraktami, z papierkami. I w tym wszystkim warto być po prostu niezależnym, a nie polegać na pomocy i gdzieś tam tłumaczeniu innych osób. A jeżeli tak się Wasze życie potoczy, że będziecie chcieli zmienić tą pracę, dostaniecie jakąś szansę, no to wiadomo, że język otwiera po prostu drzwi do nowych możliwości. No i jako, że w Danii jest wielu obcokrajowców, którzy przyjeżdżają za pracą, to jeżeli Wy będziecie mówić po duńsku, będziecie o wiele lepszymi kandydatami. Nawet jeżeli nie planujecie zostać w Danii na dłużej i wracacie do Polski, to znajomość języka duńskiego zwiększa Wasze szanse na zdobycie super pracy. Coraz więcej firm szuka pracowników, którzy znają rzadkie, trudne, takie egzotyczne języki. Łatwiej jest osobę, która mówi po duńsku, nauczyć podstaw na przykład księgowości, niż księgową nauczyć języka duńskiego w kilka miesięcy. Oczywiście, jeżeli połączycie język duński z jakimiś innymi pożądanymi talentami, zdolnościami, to wiadomo, że Wasze szanse na rynku o wiele bardziej wzrastają na rynku pracy. Jakie zawody, w jakich obszarach możemy tutaj się spodziewać fajnych ofert? Jest to księgowość, jest to obsługa klienta, czy to B2B, czy to B2C. Jest to prowadzenie social mediów dla jakichś sklepów, które na przykład działają na duńskim rynku. No a jeżeli znacie już język bardzo dobrze, to możecie szukać szczęścia w tłumaczeniach. Słuchajcie, z językiem wiąże się praca, a z pracą wiążą się zarobki. Także za chwilkę porozmawiamy sobie troszeczkę o pieniądzach. Na początku chciałabym Was uprzedzić, że to, o czym będę Wam opowiadać, to wynika z mojego doświadczenia. I to było jakieś niecałe 3 lata temu. Także oczywiście, że w tym czasie mogło, nie musiało coś tam się pozmieniać. Także porozmawiajmy sobie o zarobkach najpierw w Danii. Ja tutaj mam notatki swoje, żeby nie wprowadzić Was w błąd. W Danii, z tego co ja się orientuję, nie ma czegoś takiego jak minimalna kwota wynagrodzenia. Natomiast przyjęło się, że 110 koron duńskich za godzinę jest to taka minimalna, okej, stawka. I tutaj mówię o Kopenhadze i o okolicach. Nie wiem, jak to jest w innych miastach w Danii. No i dotyczy to głównie pracy fizycznej, pracy w gastronomii czy gdzieś tam w sklepie.
Te 110 koron duńskich to jest kwota przed podatkiem. No i jeżeli chodzi o podatki w Danii, to jest temat rzeka. Ja nie jestem absolutnie żadnym ekspertem, więc powiem Wam tylko tak pobieżnie, jak to w ogóle wygląda, żebyście mieli jakiś tam ogląd na te sprawy. Słuchajcie, mamy dwa podatki. Większość osób płaci dwa rodzaje podatków. Pierwszy podstawowy 8% i drugi 37%. Łącznie wychodzi nam 45%, ale w rzeczywistości potrącane jest mniej, bo mamy różne ulgi podatkowe. I w tym jest coś takiego jak nasza, coś takiego na kształt naszej kwoty wolnej od podatku. No i ona wynosi tak około 47 tysięcy koron rocznie. Przykładowo, jeżeli pracujemy sobie na pełen etat za 160 koron duńskich za godzinę, no to zarabiamy miesięcznie 22 tysiące koron brutto. Po potrąceniu podatku to będzie około 15 tysięcy koron na rękę miesięcznie, no a to nam daje tak około 9 tysięcy złotych. Tak to wygląda, jeżeli pracujemy w Danii. Natomiast jeżeli wracamy do Polski, znamy język duński i szukamy pracy, no to oczywiście też nie będzie nam źle. Jeżeli chodzi o zarobki w Polsce, w zależności od naszego doświadczenia, w zależności od tego też, jak dobrze ten duński znamy, od rodzaju pracy, od miasta, w którym dostaniemy pracę, no i też od firmy, w której być może zostaniemy zatrudnieni, to z językiem duńskim możemy liczyć na zarobki, które wynoszą tak około między 4 tysiącami a 6 tysiącami złotych na rękę. Oczywiście, jeżeli do duńskiego dodamy, mamy jakieś inne pożądane zdolności, no to możemy liczyć, że ta kwota się zwiększy. Mam nadzieję, że nie zakręciłam się za bardzo w tematach liczbowo-zarobkowych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli zainteresował Was temat języka duńskiego, jeżeli chcecie zacząć naukę, to zapraszam Was na playlistę tutaj na YouTubie, gdzie znajdziecie moje lekcje od początku. W następnym odcinku natomiast porozmawiamy sobie o sposobach na naukę języków obcych. Podpowiem Wam troszeczkę, jak zacząć i jak wytrwać w swoim postanowieniu nauki języka. Zapraszam Was też serdecznie na Instagrama i na Facebooka Duński z Cynamonem. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Be safe. Hi, hi. Jasne, jak także oczywiście mogły się parę w pracy sytuacje, jeszcze raz, dużo, na przykład jest ktoś, kto zna duński, kurwa mać, już tak mi dobrze szło, z mojego doświadczenia wynika, że 7% chodzi o osoby, dobra, w jakiej firmie dostaniemy tą pracę, to możemy liczyć na zarobki w kwocie pomiędzy 4 a 6 tysięcy złotych. 4 a 6 tysięcy?